Dzień dobry. Fajnie jest sobie poczytać, a poczytać sobie wspólnie to już w ogóle. Światowy Dzień Książki jest właśnie taką dobrą okazją, by sobie wspólnie poczytać. A poczytać sobie wspólnie i jeszcze o książce w ten jej dzień, to już naprawdę. I to właśnie zamierzamy jako bibliotekarze niniejszym zrobić. A tak przy okazji, to czytanie będzie naszą wspólną nominacją w naszej autorskiej zabawie pod nazwą Nice Book Challenge. Do tej zabawy chcemy zaprosić pewną bardzo ciekawą, szczególnie w ten dzień, szczególnie dla nas osobę i poprosić ją o publiczne czytanie i nominowanie kolejnych osób. Chcielibyśmy, żeby ten łańcuch czytających się nigdy nie zatrzymał. Szczegóły na samym końcu. Zaczynam. Te księgi proste jako ich piosenki. Kto tę książkę ukradnie, temu ręka odpadnie. Klasyka to książki, które każdy chciałby znać, a nikt nie chce czytać. A jaki może być pożytek z książki, pomyślała Alicja, w której nie ma ani ilustracji, ani konwersacji. Mądrość książkowa. Niech by się rozgościli u mnie. Kobieta, która myśleć umie, kot, co wśród książek lubi spacer i przyjaciele w wiernym tłumie, bez których chęć do życia tracę. I książki mają swoje losy. Nie ma takiej złej książki, z której nie można by było wyciągnąć jakieś korzyści. I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem. A sam widział i słyszał, księgi umieściłem. O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. Jestem w wieku, w którym nie czyta się już, lecz odczytuję stare książki. Pewne książki należy tylko powierzchownie smakować, inne należy połykać, a tylko nieliczne należy przeżuwać i trawić. Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? Człowiek jednej książki. Gdzie pali się książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki, najważniejsze jest, żeby nadawała się do czytania. Nie ma książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle. Książka to przyjaciel, który nigdy nie straci. W gruncie rzeczy świat istnieje po to, aby mogła powstać jedna piękna książka. Całość stworzenia to dla nas jakby książka i malowidło, i zwierciadło. Kolejną osobą, którą nominujemy w naszej akcji Nice Book Challenge, jest dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.